Dobra, od razu zatrzymałem odcinek w takim momencie, że jest troszeczkę do dupy, więc uznałem, że zakończymy, jednak kontynuujemy, także lecimy dalej z przygodą Ciri i bijemy się z wilkami. I lecimy dalej niczym Flash z prędkością światła, nawet większą może niż on z DC i bijemy te pieprzone wilki. Spierdzielać mi z lasu, kurna. Nawet się nie spodziewacie, kiedy dostaniecie w dupę. Dobrze, że one, kurde, nie potrafią celować. I czasami nawet nie wiedzą, co zrobić. O mój Boże, kurde, zaraz dostaniecie ode mnie takiego kopa z Klingi. No mi się żyć odechce. Dobra. Rodzice często wysyłają dzieci na smutną ścieżkę. Może wyjść. Ale je... Martwa świnia? W takim miejscu? Gdzieś niedaleko musi być ludzka osada. Dobra, potrzebuję liści blekotu jeszcze. O! I super, mam olej. No dobra. Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Da, jest git. Co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. No to będzie miał... ten. No to będzie miała dziewczynka ochotę zostać chyba... częścią tajnej grupy. Tajnej grupy... Wiedźminów. Może będzie chętna sama zostać wiedźminką przez to, co zobaczyła. Że nasz tatulko, step tatulko nas nauczył takich rzeczy. Także będzie ciekawie. Już się nie mogę doczekać, by strzelić wilkołaka. Wilkołaka Klingą. Zaraz. Idę. Spokojnie. Po prostu nie byłem pewien, którędy mam iść, ok? Prowadź mnie. Zaprowadź mnie właśnie tam, gdzie wilkołakowi wsadzę w dupę Klingę, ot tak. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. Oho. No to będzie. Ale warto. Teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. Witaj, wilkołaczku. O nie! O mój Boże, ale dostajesz po dupie. Wracaj, chodź tu. Dostajesz tak po dupie, że odechce się kurna ludzi. Na ten straszyć. Podnieś. Coś dostałem z wilkołaka. To było bardzo szybkie, muszę przyznać. I historia zakończona. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Teraz wyjdzie, że to tata jest. Jestem jak nic pewien. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy z podgajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... no. Szczegółów nie przyjmowałem. Po prostu pana Jarena już nie ma. Mam jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. A, to że krwawnie spotkanie z krwawym baronem, jak mnie mam. A zatem zobaczmy, co nam powie. Czy to będzie teraz do wyraźniejszości do tego, co nam powie baron w sprawie Ciri?
Kilka godzin później, czyli chyba tak, albo nie, dalej jeszcze Siri mamy. Boże, ale wygłodniała. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa, chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim czempo szczuję! O mój Boże. Baronku, proszę, nie bij Siri. Wilkołaka zabiła przynajmniej. Jak tam, dobry gulasz? No. Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedź spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Ale ma kurna oczy pomalowane. Ej, nie, ten baron mi się podoba, kurde. To jest dobry, masny człowiek. Z brzusio, ale z wielkim sercem. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już... Temat na całkiem inną rozmowę. Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Widzisz. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. No, to tylko zapytam tak o. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej. Poza moim słowem. I to mi starczy, bo wydaje się zarąbistym gościem. Umowa stoi. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kabus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. I co? Możesz mi teraz... O, laskę, pu-pu. Nie rób oczu jak ciele. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu. Jakby je Amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. A opisz mi ich wygląd, to jest ważne. Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Tamara, moja córeczka, na wiosnę skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka, sięga mi tak o... do ramion. Nie mikro. I oczy ma piękne, zielone, po matce. A moja żona Anna ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyznaje. Włosy ma gęste, czarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Dobra. Szukałeś ich? Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. No to nieźle. Masz wrogów? Może ktoś się porwał. Masz wrogów? Tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki, wkurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. Widać, że coś tu jest dobrze. Dobrze się wszystkim zajmuje. Się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Welen. A moje kobiety? Anna po saremu, cicha jak myszka, Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu?
miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad, proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwysynów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa. No to widać, że chłop jest... No masny. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ich pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. No chłopie, no zrozum. Ja mam kocie zmysły, także jestem w stanie lepiej wypatrzeć ślady niż ty. Aha. Och, co to ma znaczyć? Oho. Kurna. Moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. Ja pierdzie. Oho, chyba drzwi zablokowane. To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest pokój Tamary. Tylko nie rób bajku. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. Dobrze. Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. Dobra. Co to jest? Uuu, ale nie kradę. Niech będę kradł. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Nie, no nie będziemy kraść, kurde. Skoro ma wszystko wyglądać tak, jak wyglądało na początku, no to przecież nie będę okradał. No kurde, przecież... Zły to ja nie jestem. Tutaj podnieść nic. O, tutaj ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. No zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest, co ja mogę sprawdzić? Zamknięte. Nic zbytnio, no nie, nic mi tutaj zbytnio uwagi nie przykuje. Nie, tutaj coś jest. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Jest to jakiś sposób, żeby tam, nie wiem, zajrzeć? Szafę muszę przesunąć, dobra. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Do walki, tak? Jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Teraz wyjdzie, że pewnie do pokoju. Żony. Ależ mam kaca. Aha. Cholera, trop się urywa. Świeże, coś tu jeszcze znajdę. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Nie no, co ty? Sprawdzimy jeszcze ten pokój. Może tutaj coś się znajdzie. Znaczy to chyba... Nie, jest. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Teraz, jak ona wygląda? Czy ona wygląda jak ten ich... ojczulek? Czekajcie. Nie, wygląda jak... ktoś inny.
Ale mamy mniej więcej informacji, to możemy wrócić do pana naszego barona. Rozejrzałeś się już? W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś, pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia, chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Triss Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. To ma być Triss? Bez urazy, ale kariery w lalkarstwie nie zrobisz. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. Nie. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami, no i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Idę do guślarza. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. No to nieźle, że się pierdzieli z kozą. Ale ja nie chlałem. Piąty punkt! Piąty poziom! Co ja by tu mogę dać? Defensywa, to jest, na początku zawsze jest aktywna. Odbijanie strzał, powolnienie czasu, spadek na podtrzymanie może jest zmniejszony. Plus punktu padania na... A to co to jest? Zdolności, rytm dobowy. W czasie dnia regeneracja żywotności na sekundę, a co to? Przyspiesza generowanie adrenaliny o 5 sprawia, że rzucanie znaków również generuje adrenalinę. A, czekajcie, zobaczmy. Procent. A co to? Jeśli aktywność jest zbyt niska, znaki mogą być rzucane kosztem punktów adrenaliny. A wezmę zastrzyk adrenaliny. Co tam? Czemu by nie skorzystać? A zatem idziemy... Boże, ich teksty mnie po prostu zaraz zniszczą. Żołnierz Barona, witaj. Przy specjalnych stołach partnerskich możesz na nich zwrócić swój pancerz. Okej. Zapamiętam. A to jest płatne, że to nie mogę. Tak, kolejne questy. Ale zanim questy, muszę zacząć na mapie świata. Gdzie jest ten guślarz? Daleko jest, muszę odjechać stąd. Zobaczmy. No właśnie, mam ten toporek. To będę musiał na razie zamienić. No szkoda.
Mam mieć dwa miecze, no ale cóż. Zatem zawołajmy konia. Zobaczmy jak z tym mieczem. On ma minus 24, szkoda, no cóż. Jeszcze go ponosimy, a później sprzedamy i poszukamy lepszego miecza. Bo zbytnio nie chce mi się mieć toporów, szczerze. Bardziej bym wolał mieć jakiś miecz, bardziej to by wiedźmińsko wyglądało. Niż taki, niż właśnie taki, kurna, topór. No to wyjeżdżamy stąd. Koniku, nie w tą stronę, skręcamy do guślarza. Mamy spotkanie z guślarzem, rozumiesz? Guślarz. Jak z dziadów. Którą miałem jako lekturę, ale już niestety, no niestety, na szczęście nie mogę czytać, nie muszę czytać. Dobra. Powinniśmy za niedługo dotrzeć do guślarza. Czekajcie, pójdę do tej baby, co? Co ona tam pierdzieli? Oj, pomóż starej, słabej kobiecie. Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej. Oby ich szlak trafił. Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi. Ziemia rodzić przestanie. Dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Pomogę ci, niech będzie. Kurzajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. Zobaczy. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam fach. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Dobra. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. A niechaj będzie. Oj, źle wyglądasz. Kurwa, ja nie spałem, kobieto. Czego się spodziewasz? Że będę wyglądał jakby ten? Jakby mi dobrze było w życiu? Mi nie jest dobrze w życiu, proszę pani. Dobra, mamy tu poblisko jego kupca, to coś mu sprzedamy. Panie kupcze, chciałbym coś panu sprzedać dobrego. Witaj. Kłaniam się. Skąd droga wiedzie? Trudno powiedzieć. Przemierzyłem kawał świata. To jak ja. Rzucę okiem na twoje towary. Ciekawe rzeczy. Dobra, sprzedamy mu miecz. 5. Niech będzie to siła ataku, czasem na podpalenie, oszołomienie. I... 1. Sprzedam. Będę miał zawsze po jednym. O, do zbroi jest. Punkt znaku Igni. Patrząc na to, że na razie to gówno z tym zrobię, to też sprzedam. 1. Just one. Just one. Niebezpieczna to okolica. Najlepsze miejsce dla wędrownego kremarza. Zysk jest tam, gdzie ryzyko. Cóż, że wojna i bieda, życie trwa. A gdzie jest życie, tam jest i handel. Warto tak się narażać dla pieniędzy? Przecież pieniądze nie są najważniejsze. Ja nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu. To włóczę się po świecie. Oglądam nowe miasta, gadam z ludźmi. To lubię i dlatego ryzykuję. No w sumie trochę jak ja. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Na pewno się spotkamy, bo wydajesz się fajnym faciem, a ja zawsze z fajnymi faciami gadam. Ale nie robię nic więcej, oprócz gadania. Dobra, tu jest kowal. Jest tutaj jakaś dziewczynka. No, wszystko się ulepszy i pójdziemy do tego kowala. Przynajmniej może będziemy mogli zrobić sobie ten mieczyk cały. Tylko gdzie on tu ma wejście? Tu jest wejście. Kowal śpi. Chyba nic się nie stanie, jak chyba będę spał w domu, co nie? 6 rano.
Bo będzie miał ciekawe zdziwka, jak zobaczy mnie u siebie w mieszkaniu. Dobre, panie Kowalu. Spałem u pana w mieszkaniu, jak się pan z tym czuje? No. Wykonujesz też broń na zamówienie? A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. Potrafisz wykonać broń według tego schematu? O. Aj. Miecz gorszy, dupa. Dupa. Już prędzej takie miecze bym robił, ale nie, ja mam kurde. Chociaż w sklepie zobaczę, co ty posiadasz. Miecz srebrny, nawet lepsze te miecze są. To jest stalowy. Ujujujujuj. Chciałbym taki mieczyk, tylko on jest na który poziom? Na szósty boniu. Tutaj jakiś lepszy może być. I ten mogę w sumie kupić, ale za 314 boniu. Ten plus 10 i ten plus 10, tak? Oba. Tylko ten ma miejsce. A co mi tam szkodzi? Coś sprzedam. A to tak sprzedam, żebym miał po prostu jeszcze w portfelu. To jeden. To nie. Ja wiem, że nie, że to jest bardzo, w sumie te rzeczy są bardzo takie cenne, niektóre, ale ja I need this. Ruda Dimivitru, dobra. Siła ataku. Wytrącenie z równowagi, coś co jest droższe. To jest niby spoko, ale ja lubię podpalać wrogów, wie pan? Idealnie. Będę miał lepsze miecze. Bywaj chwilowo. Bywaj. Ja sobie szybko zamienię miecze. O i o. I od razu czuję się lepiej. Czekaj, panie. No. Pan nie idź. Ja tu mam jeszcze towary. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Nie wybiorę, a sprzedam. I to sporo rzeczy. Trochę na minusie, ale... Bywaj. Jak już Wiedźmin, to Wiedźmin, kurna, z dwoma mieczami trzeba być, no. O czym my tu mówimy? Dobra, No nie dziw się, że wściekł, jak mu kurna ktoś zabrał żonę i turę. Chociaż jak mówił, że był pijany, to coś czuję, że mógł Baron być pijany i zaatakować. Gdzie przybłęda? To ja, Wiedźmin. Dedźmin. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Kurde, wymagane poziom umiejętności sugestia 2. Ujujuj. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta. Wylecie Edrika, wy stąd pójdziecie. Może tak zrobimy. Tak się składa, że potrzebuje guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju? No, w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar z dziewanny, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie zdrów. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. Panowie, idziemy. Czyli jednak warto też takie wykorzystać, jeśli nie ma się odpowiedniego poziomu. Warto. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Ciekawie wygląda, nie powiem. Kurze łapki ma na swoim stroju. Czekałeś na mnie?
kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk, i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Wróżbita Maciej. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. Dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza, tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę, nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać. Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Geralcie, to guślarz jest z dziadu. Koza, uciekła. Mnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Nie wiesz. Będę biegał za... Żartujesz, nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. To on chce, kurna, pociąć tą kozę i z kości? Tak, stylizując tą kozią kość, czuję, że Anna i ta druga jest gdzieś w lesie i robią rzeczy, o których usłyszymy dopiero w XXI wieku jako LGBT. Nie, no. Nie, przepraszam. Nie, o to mi chodzi. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Guślarz stary, ale przedmiot popularny. Możesz go przygotować do użycia, umieścić go w odpowiednim miejscu. Okej. Okay. Dobra, widzowie. Tak mi się wydaje, bo jest już chyba bardzo długi ten odcinek, tak zobaczę. Tak, 33 minuta. Myślę, że na tym skończymy odcinek. I w kolejnym odcinku kontynuujemy nasze przygody. Jestem uczony. O, jest dzwoneczek. Dobra. To będzie chyba na tyle. W następnym odcinku kontynuujemy guślarza w poszukiwaniu kozy, która wywróży nam, co się stało z córką i żoną barona. Zatem dziękuję za ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, czy wam się odcinek podobał i czy chcecie więcej odcinków z Wiedźmina. Do widzenia. Trzymajcie się. Ciao.